Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo króciutkim filmikiem, bo za chwilkę wychodzę i muszę oddać najnowszy projekt. I właśnie chciałam Wam pokazać, co to jest. Mianowicie są to zeszyty harcerskie, które wykonałam dla zaprzyjaźnionej drużyny. Zostały zamówione 4 sztuki. Ja Wam pokażę jeden, bo wszystkie są takie same. I tak, zeszyty harcerskie są wykonane na gotowym brulionie o 300 kartkach. I tak, grzbiet mamy oklejony tapetą, żeby go zabezpieczyć. Tu mamy papier, to jest bodajże, napiszę wam w opisie dokładnie, co to jest za papier, ale to jest z kolekcji. I niebieski jest z magicznej kartki na pewno. To są dwa kolory miłości. Albo jakoś tak. I tak, tu mamy lilijkę, taką niedużą, na środku makiem, bo jest to właśnie znak drużyny. Na stronie tytułowej mamy oklejone właśnie papierem, na to mamy błękit, taka imitacja trochę nieba, bo drużyna jest związana z właśnie niebem. Jest to drużyna imieniem Sosabowskiego bodajże. I tak, tu mamy skrapkę Bóg, honor, ojczyzna, delikatnie na końcach przytuszowana na niebiesko, żeby się wpasowała idealnie w tło. Tu mamy postarzony papier. Nie tuszowałam go, chciałam, żeby on się tak surowo wyglądał. Tu mamy krzyż wycięty ze sklejki. Zamawiałam je u pani Niny na grupie laserowe wycinanie. Też wam dam link. Pani świetnie wycina każdy projekt. Bardzo szczegółowo, super. Bardzo mi się podoba. I tak, zeszyty w środku mają oklejoną okładkę. O, ten papier jest właśnie taki delikatnie jakby śliski, błyszczący. Strasznie mi się podoba. On jest tutaj przecierany od takiego właśnie bardzo głębokiego granatu poprzez właśnie ten tabeł. Takie chmury trochę mi to przypomina właśnie. No i tutaj mamy kartki i z tyłu jest tutaj naklejona koperta, gdyż tu będą różne takie drobiazgi. I tutaj znowu mamy ten papier. No czyż nie jest piękny? Zresztą mi się podoba. No i tu mamy gładki papier, znowu oklejony tą tapetą. Tak one się prezentują. Taki króciutki filmik dzisiaj, ponieważ też za chwilę wychodzę. Chciałam Wam tylko pokazać, 4 sztuki tego wyszły. Wszystkie są identyczne. Piszcie mi koniecznie, co sądzicie, jak się Wam podoba taka forma. Mi się wydaje, że są bardzo eleganckie i takie stonowane. Ze względu na to też, że mają też być dla chłopaków, nie tylko dla dziewczynek, ale też dla chłopaków. Piszcie mi koniecznie, co sądzicie. Mi się bardzo podobają. Mam nadzieję, że osobie, która zamówiła, też się bardzo spodobają. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!